Towarzysze, więc mamy sobotę, 14 grudnia. Dzisiaj pracowałem 10 godzin na Préparation de Commande. Łącznie w tym tygodniu zrobiłem ponad 55,5 godziny. Jest to mój rekord. Dla porównania, w poprzednim tygodniu także pracowałem 6 dni i zrobiłem 47 godzin, więc trzeba zaraz iść spać i odpoczywać, gdyż w następnym tygodniu najprawdopodobniej znowu będę pracował 6 dni, więc w logistyce u mnie, no to właśnie listopad, grudzień, są to takie miesiące, kiedy można sobie nadrobić właśnie tą posuchę, jaka jest w mojej robocie przez resztę miesięcy. Więc dopóki jeszcze jestem przytomny, to jednak chcę coś powiedzieć, bo no, ogłaszam, towarzysze, jako warszawiak z urodzenia, miasto, w którym spędziłem 29 lat, ogłaszam, towarzysze, przygotowania do świętowania rocznicy okrągłej 75. rocznicy wyzwolenia mojego miasta, wyzwolenia Warszawy 17 stycznia 1945 roku przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie. Więc należy tutaj właśnie rozpocząć wielkie przygotowania do wielkiego świętowania ze względu na dwa fakty. Pierwszy fakt to oczywiście mamy do czynienia z okrągłą 75. rocznicą i to samo w sobie już nas komunistów, nas Polaków powinno motywować do tego, żeby świętować wyzwolenie spod panowania faszyzmu naszej kochanej stolicy. Ale jest także druga przyczyna, równie ważna, to właśnie nagonka psychopatów z Konfederacji, ale nie tylko z Konfederacji. Warto tutaj jakby mieć na uwadze, że różne środowiska, nie tylko psychopaci z Konfederacji, ale także inni prawicowcy próbują tutaj właśnie kontestować wielkość faktu, jakim było wyzwolenie Warszawy, czy w ogóle wyzwolenie Polski przez Ludowo Wojsko Polskie i Armię Czerwoną. I dlatego my musimy pokazać, że nie damy się zagłuszyć, nie damy się zakrzyczeć. Więc 17 stycznia zawsze jest organizowana oficjalna uroczystość przez ambasadę rosyjską, także ambasady innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Jest Białoruś, Ukraina, Uzbekistan i tak dalej, więc jest oficjalna delegacja, w której także bierze udział Wojsko Polskie, w którym biorą udział tam przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, tylko do tej pory była to impreza, w której poza nielicznymi działaczami lewicy, to właściwie tego lewicowego charakteru tam nie było. Ta impreza odbywa się na miejscu mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej na ulicy Żwirki i Wigury. Więc proszę tutaj wszystkich widzów o to, żeby 75. rocznicę wyzwolenia Warszawy poza oficjalną delegacją, żeby była tam duża delegacja widzów kanału Odrodzenie Komunizmu, delegacja z czerwonymi flagami, delegacja z biało-czerwonymi flagami, także warto podkreślić także ten akcent warszawski. Więc ogłaszam tutaj, towarzysze, najbliższy miesiąc będzie upływał pod hasłem świętowania wyzwolenia Warszawy. Więc mam kilka pomysłów, przede wszystkim referaty i artykuły. Proszę ludzi o nadsyłanie referatów albo w formie pisemnej na stronę Odrodzenie FR, albo najlepiej w formie referatu wygłoszonego w formie MP3 czy filmu do kamery po prostu. No i tematy są następujące. Jak Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau? Jak Armia Czerwona wyzwalała Warszawę? Jak już mówimy o Warszawie, można opowiedzieć o historii odbudowy Warszawy. Jak Warszawa wyglądała 17 stycznia 1945 roku.
A jak była później odbudowana? Oddzielny referat mógłby dotyczyć w ogóle tutaj no, drogi polskiego żołnierza od właśnie od spod Lenino aż po Berlin, jak to wszystko przebiegało. Więc mamy artykuły, mamy referaty, które chętnie bym opublikował na kanale, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o innej formie świętowania, mianowicie świętowaniu graficznym, więc rozpisuję konkurs na plakat na upamiętniający 75. rocznicę wyzwolenia Warszawy. Więc wszyscy, którzy mają właśnie jakiś talent graficzny, proszę Was o przygotowanie projektu plakatu, który możecie nadsyłać albo na mój adres towmichal@gmail.com, albo do towarzysza Rafała. No, najlepszy plakat, jeśli ktoś nadeśle jakiś projekt, no to oczywiście, no mam nadzieję, że tych projektów będzie kilka. No i w drodze demokratycznego głosowania wśród widzów wybierzemy, który plakat jest najlepszy. No i najlepszą nagrodą dla właśnie autora plakatu będzie, no bo rozwieszanie plakatów, oczywiście chciałbym, żebyśmy rozpoczęli na tydzień przed rocznicą wyzwolenia Warszawy, tak mniej więcej koło 10 stycznia, żeby warszawiakom przypomnieć, kto w ogóle wyzwolił to miasto, bo większość warszawiaków chyba nie wie, no. Większość warszawiaków chyba myśli, że Warszawa została wyzwolona czy to przez Bora Komorowskiego, czy przez Andersa, czy przez żołnierzy wyklętych, czy przez Armię Krajową. Nie! Warszawa została wyzwolona przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie. I przez ten tydzień poprzedzający rocznicę wyzwolenia trzeba o tym głośno krzyczeć, żeby każdy Polak, każdy Warszawiak to wiedział i każdy Warszawiak był wdzięczny Armii Czerwonej za to wszystko. Za oczywiście tutaj poniesioną ofiarę. Więc gdzie należy kleić plakaty? No, pierwszy plakat należy nakleić oczywiście w okolicach biura poselskiego Grzegorza Brauna i ogóle zaklejać czy kleić obok, żeby nie było, że ja tu do czegoś tutaj wzywam, no, żeby po prostu ludzie z Konfederacji, jeśli oni kontestują wyzwolenie Warszawy przez Armię Czerwoną, no to tam, gdzie mają swoje biura poselskie, tam będą mieli tysiące plakatów, żeby kurde taki Braun i choćby on wracał do domu, wracał do tego swojego biura poselskiego i zdzierał, no to następnego dnia będzie tych plakatów 2 razy więcej i 5 razy więcej. Nie damy się zakrzyczeć. Autor plakatu będzie mógł honorowo być drugim w kolejności do zgłoszenia do prokuratury, bo pierwszy w kolejności jest oczywiście towarzysz Michał jako inicjator akcji, ale nagrodą dla autora projektu plakatu, który to wygra w demokratycznym głosowaniu, będzie możliwość także być wezwanym do prokuratury za właśnie tą szurię, którą tutaj odwala Grzegorz Braun i jego koledzy. My mówimy jasno i się tego nie wstydzimy. Warszawa została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Jeśli Braun chce się z nami sądzić, no to niech się sądzi. Choćbyśmy mieli iść do Trybunału w Strasburgu czy do Trybunałów na Kremlu, my tą wojnę historyczną wygramy. Więc towarzysze, świętowanie wyzwolenia Warszawy czas zacząć. Czekam na Wasze propozycje, czekam na projekty plakatów, czekam na właśnie na Wasze pomysły, jak świętować. I mam nadzieję, że te słowa, które tutaj padły, potraktujecie poważnie. Że czy tam pracujecie, czy macie egzaminy, mam to w dupie. Mamy miesiąc z wyprzedzeniem i jeśli prawica nam tutaj chce właśnie kryminalizować wyzwolenie Warszawy, to trzeba tam być,
trzeba tam być obok ambasadora rosyjskiego, trzeba tam być obok przedstawicielstwa Wojska Polskiego i miasta Warszawy i no, zróbmy wielką delegację polskich komunistów, niech także polscy komuniści oddadzą hołd żołnierzom Armii Czerwonej, więc liczę na liczne stawiennictwo, a jak już się w tej Warszawie zbierzecie, to także należałoby się udać w inne miejsca, należałoby się udać do Parku Skaryszewskiego, gdzie zginęło 20 kilku żołnierzy, gdzie był pomnik, który to w sposób haniebny, niedawno ten pomnik zniszczono, tak samo jak zniszczono pomnik czterech śpiących na... tym, jak to tam, na Placu Wileńskim chyba, czy jak to się tam nazywało. Więc jest kilka takich miejsc, gdzie było właśnie tutaj oddawana cześć żołnierzom Armii Czerwonej. A oczywiście należy się udać także pod nieistniejący już chyba pomnik Berlinga. W każdym razie wszystkie miejsca pamięci poświęcone Polakom i żołnierzom Armii Czerwonej, którzy brali udział w wyzwoleniu, wszystko to należy świętować, stawiać znicze, stawiać kwiaty i powiedzieć głośne dziękuję. Pozdrowienia, towarzysze.